Na pewno zgodzą się Państwo ze mną, że poziom zadań na recepcję językową na egzaminie ósmoklasisty jest dość wysoki. To dla nas oznacza wzmożoną pracę nad słuchaniem i czytaniem w klasie. Karolina, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy z tekstem? Powiedziałabym, że zaangażowanie ucznia w tekst, który czytają. Mhm. Przy czym nie wystarczy do tego wielokrotne przeczytanie tekstu. Nie tym chyba osiągniemy takie zaangażowanie. No właśnie, chyba nie chodzi nam do końca o to, żeby uczeń po prostu czytał tekst wielokrotnie, ale żeby za każdym razem czytał go w jakimś innym celu, no i żeby za każdym razem był w ten tekst zaangażowany faktycznie. Dokładnie, lepiej bym tego nie ujęła. Przykładem zadania na takie zaangażowanie ucznia w tekst jest jego personalizacja. Można na przykład poprosić uczniów, aby przeczytali tekst i wypisali z niego jedną, dwie informacje ważne dla nich samych. Takie, które najbardziej ich ciekawią, o których dowiedzieli się po raz pierwszy, a może takie, które chcieliby po prostu zgłębić. Jak mówisz o personalizacji, przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł, jak to można wykorzystać. Możemy poprosić uczniów o to, żeby przeczytali tekst i na podstawie informacji w nim zawartych stworzyli taką mapę myśli, jakiś diagram. To będzie świetny pomysł dla uczniów, którzy są zorientowani wzrokowo. To mam dla Ciebie jeszcze jeden pomysł. Możemy zaangażować uczniów w coś, co nazywamy jigsaw reading. Podzielimy uczniów w pary i podzielimy też tekst do przeczytania. Każdy z uczniów w parze czyta swój fragment tekstu, aby następnie własnymi słowami opowiedzieć koleżance czy koledze o tym, o czym czytał. No faktycznie, jeśli kogoś musisz czegoś nauczyć albo o czym się powiedzieć, sama musisz stać się ekspertem w tym, co mówisz, to znaczy, że musisz ten tekst naprawdę przeczytać bardzo dokładnie i świetnie go zrozumieć. Dokładnie. No dobrze, to jest czytanie, a jeśli chodzi o słuchanie i angażowanie uczniów w słuchanie? A na to akurat mam taką starą, dobrą metodę pod tytułem dyktando. Żartujesz? Takie zwykłe dyktando? Zwykłe dyktando. Powrót do przeszłości. Dokładnie. Może masz rację, dyktando ma bardzo wiele plusów. Po pierwsze, pozwala naszym uczniom skupić uwagę. Pozwala też ćwiczyć precyzję językową, to jest dosyć ważna rzecz. I po trzecie, pozwala uczniom również skoncentrować się na zauważaniu takich małych, drobnych elementów w tekście. Mnie się wydaje, że większość uczniów radzi sobie dobrze i jest przyzwyczajona do takich zadań na słuchanie, w których muszą zrozumieć ogólną myśl tekstu, myśl przewodnią tekstu, a myślę, że wielu z nich ma poważne problemy z przetwarzaniem tekstu od szczegółu do ogółu, czyli tak naprawdę zauważanie właśnie tych małych elementów, jak wyrazy czy pojedyncze zwroty. W 100% się z Tobą zgadzam. Jednocześnie warto chyba tutaj powiedzieć, że dyktando wcale nie musi być nudne. To znaczy, możesz na przykład dać uczniom tekst z lukami, które muszą uzupełnić fragmentami tekstu, którego słuchają. Możesz również dać uczniom szereg słów kluczy, które mogą wykorzystać w trakcie dyktowania przy zapisywaniu tekstu. Możesz również zaangażować uczniów w taką szaloną zabawę językową nazwaną dyktandem jednej szansy. Czytasz tekst raz, w miarę szybko i sprawdzasz, który z uczniów najlepiej poradził sobie właśnie z tym dyktowanym tekstem. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. A mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Co sądzisz o jednoczesnym słuchaniu tekstu i czytaniu tekstu nagrania? Bo to jest dosyć kontrowersyjne. Czasami mówi się, że jeśli dasz uczniowi tekst, który czyta, to przestaje słuchać. Ty się z tym zgadzasz? Poniekąd tak, ale nie możemy chyba umniejszać roli transkryptu właśnie na lekcji języka angielskiego. Zobaczcie, chodzi o to, żeby po zakończeniu pracy z tekstem i z nagraniem odesłać uczniów na koniec książki tylko po to, żeby zobaczyć, co jest w nim ciekawego językowo. Taki zabieg ma również na celu to, że pokazuje uczniom korelacje, różnice, podobieństwa w formie mówionej i w formie pisanej. Myślę, że jako technika taka na ten post-listening będzie naprawdę bardzo skuteczna. Mhm. A Państwo co o tym sądzą?